gigantyczne hangary, a w środku... O kurde, tego się nie spodziewałem tutaj. Walickich. Nie wiem, czy tutaj przetrzymywano po prostu to wszystko, cały ten sprzęt. A to co? Chyba do masaży. Czy nie? Być może. Łóżka? Tak. Być może ortopedyczne. Kółka na wymianę. Tutaj mamy trochę sprzętu elektronicznego. Różnego rodzaju oprzyrządowanie. Co to jest? O kurde. Do czego to służyło? Ciężko powiedzieć. Komputery. Tu częściowo rozebrane. Pościel. Zobaczcie. Kilkanaście worków pościeli. Rowerek stacjonarny. Sporo tego jest. Kółka na wymianę do wózków inwalidzkich. Czyżby jakiś sprzęt szpitalny? Ultrasonik, Doppler. Krzesła. W oddali widzimy jeden z samochodów. Tutaj jest drugi. Tutaj mamy chyba Ford Transit, a to nie wiem, czy nie będzie Citroen, ale sprawdzimy z bliska. Zobaczcie, troszkę wody się dostało i słońca i automatycznie powstała roślinność. Renówka. Renówka, myślałem, że to Citroen z daleka.
ale możemy zerknąć przez okno, w jakim jest stanie. Nie wygląda źle. Paka. Patrząc na te wszystkie wózki, przypomniał mi się jeden kawał, a mianowicie ktoś dowiedział się o źródełku, które uzdrawia. I spotkało się kilka osób, jeden gościu bez ręki, rozbiega się, wbiega do tego jeziorka, wychodzi, ręka jest, super, mówi, to działa. Biegnie następny, niestety nie do końca biegnie, bo skacze na jednej nodze, drugiej nie posiada. Rozpędza się, rozpędza, skacze na główkę, wychodzi o dwóch nogach. Super, to działa. I w końcu przyszedł czas na gościa, który jeździ na wózku inwalidzkim. Rozpędza się, rozpędza, rozpędza, wjeżdża do tej wody. Po chwili wyjeżdża, próbuje wstać, ale nie idzie. Mówi, co jest? Patrzy, nowe opony. Tak to wyglądało. To co? Kurde, ciężko powiedzieć. Nie znam się na takim sprzęcie. Zobaczcie, ile tego tu jest. Chcę wam przypomnieć, że jesteśmy na terenie wojskowym. Stąd tyle tutaj sprzętu. Najprawdopodobniej tutaj to przetrzymywali. Tutaj mamy jakieś talerzyki. Kilka kartonów. Czyżby fotel dentystyczny? Tak, na 100%. Koszulki. King of GF Classic 55. Całkiem ciekawe ciuchy. Słuchajcie, na naszej drodze jest kilka takich magazynów, hangarów. Dzisiaj wszystkie odwiedzić. Być może się uda. Butla, najprawdopodobniej z tlenem. I mamy tutaj jeszcze jedną furę. A w oddali widzimy Adama z Halo Urbex. Kilka miejsc odwiedzimy razem. Fordzik jest otwarty. Szkoda, że ktoś już porozbijał tutaj wszystko. Nawet radio wyszarpali. Przypominam, że znajdujemy się w Belgii. Dobra. Razem z Adamem przeniesiemy się teraz do innych hangarów. Jeżeli będą godne uwagi, oczywiście uwiecznimy je na wideo. Docieramy do kolejnego hangaru. Patrz, tu nawet rower leży. A w kolejnym hangarze mamy przyczepy. Całkiem fajny rower.
wygląda na zepsuty. Takie ozdobne. Ty, a to nie są pojemniki na smołę? Ta ławka. Ty, ale zobacz, jaki wypasiony. Nawet fajnie wygląda. Tak. Ewidentnie. Się wyłamywał. Aha. Ktoś próbował wejść do środka. Tu już byliśmy, tak? Tak. Przed nami jeszcze kilka hangarów zostało. Być może jeszcze znajdziemy jakiś ciekawy. Jeżeli tak, to na pewno wam pokażemy. Kolejne miejsce to już wygląda na jakiś biurowiec. Adam już gdzieś tutaj znikł. O kurde, ale dewastacja. Ja szukam Adama, on pewnie jest tam, gdzie są wygodne kanapy. No. Rozłączył się. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Jeszcze nic, ale zaraz nie będę zrobił. Tutaj co, tu pokój jakiś? Pokój? Ktoś z lewo zmywa, rozwalił cały. Wszystko się rozwaliło. Ale ktoś tutaj rozróbę zrobił. Kuchnia. Dobra. Nic, trzeba iść do góry zobaczyć. Widać tutaj spore akty wandalizmu. Ciekawe, czy prąd jest. Kurde, zobaczcie, jak ładnie rozkwitło tutaj. Super to wygląda. Dobra, idziemy do góry. Idziemy poszukać Adama. Gdzieś tutaj chodzi po górze. Monitor. Ło, Adam, jaka bujna dżungla. Ale niesamowity widok. Zobaczcie.
rozkwitła tu bujna roślinność. Wystarczyło trochę wody, światła i pyk. Ho, kolejne hangary. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Tutaj akurat widać, że jest pusto. Zgadza się. Ale możemy iść dalej zobaczyć. Tu widzimy wózek na samym wejściu. To jest zamknięte. Tu coś chyba działa. Tak? Może od nich. Ale to coś normalnie funkcjonuje. Chodź, to stąd spierdzamy, żeby nie było przypału. Ja tylko idę tutaj, gdzie ty byłeś. Co? Tyłem lepiej, wiesz, nie w środku. Weszliśmy do hangarów, które chyba działają, są wyposażone. O, a tutaj mamy jeszcze inny. Kanapa. Drewniany stół. Taka kurwa lipka. Miejsce na posiadówę dobre. Kilka kanap. Trzeba jeszcze sprawdzić troszeczkę dalej. Ciekawe, czy tory funkcjonują? Chyba nie. Ale tak szczerze, nie ma zbyt wiele rzeczy. Fajny, malutki. Tutaj podtopione. Od dawna już tutaj nikt nie zagląda. Dobra. Chyba trzeba będzie powoli zakończyć eksplorację. Coś mi się wydaje, że każdy hangar będzie już wyglądał tylko gorzej. Więc najprawdopodobniej to są ostatnie ujęcia stąd. Dobra, moi drodzy, ja się żegnam już z wami i do zobaczenia w następnej wyprawie. Na razie, trzymajcie się.